Witam moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić przyrząd do ostrzenia płód. Ostrzy od strugów, który wykonałem i o którym więcej powiedziałem w moim filmiku. Tylko tyle, że filmik nagrał się w zwolnionym tempie i nie mam dźwięku, dlatego więc dogrywam ten krótki film, żebyście zobaczyli chociaż jak to skonstruowałem, i zapraszam do oglądania filmu, gdzie zobaczycie, jak to po kolei robię. Jeżeli macie taką ochotę, zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczek, bo zamierzam w następnym odcinku zrobić kątownik magnetyczny, taki regulowany. Mam już na niego pomysł, rysuję. Zobaczcie. Moi drodzy, jak ja to zrobię. Tak, moi widzowie, jest to zrobione w ten sposób. Tutaj mamy dziesiątki śruby, tutaj mamy szesnastki otwory, po to, żeby tutaj nam weszły te sprężynki dwie, i dziesiątki śruby, tutaj kątownik, do którego sobie będziemy ustawiać nóż. Myślę, że na pewno ten sam początek będę musiał obciąć, ale to na razie on jeszcze mi nie przeszkadzał. No i mamy... Tak. No i moi drodzy, jeszcze raz zapraszam do oglądania. Bardzo, bardzo, bardzo by było mi przyjemnie, gdyby jakieś komentarze się pojawiły, co chcecie zobaczyć na przykład w następnym odcinku. Chciałbym robić takie... Jeszcze, moi drodzy, na pewno tutaj na łożyska pójdzie koszulka termokurczliwa lub wymienię je na takie kółka, które są od razu gumowane. Tylko te kółka, tak jak widzicie, do innego projektu są. No nic, cóż, zapraszam do oglądania, moi drodzy. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka. Hej! Będzie dopiero część.
jest naprawdę profesjonalny. No ale myślę, że na takie potrzeby nasze ja tam będę miał i dłuto do ostrzenia takie półokrągłe. No zobaczymy, jak się zachowa potem z metodą półokrągła. Tak, będę musiał przemyśleć, jak to zrobić. Cel na pewno na części. To teraz też myślę, żeby zrobić tutaj drugi płaskownik. Tutaj pogrubiona delikatnie, że to łożysko wchodzi mi w ogóle bez żadnych, z takim nawet delikatnym oporem. O, tutaj będzie trzeba wyczyścić, bo to jest naprawdę stara śruba, ale nie widzę teraz, czy ona jest twarda, czy nie. Dobra, nieważne, czy ona twarda, to będzie tylko przyrząd do ostrzenia. Thank you.
może je na przykład na drugim łożysku nie. Thank you.
kątowniczek po tym i można to ustawić. Ale jeżeli mi się wydaje mi się, że jeżeli na takiej szerokości, podejrzewam, że może jeszcze na szerszej zrobię te linie i sobie będziemy mogli sobie na to przesunąć jedną ręką na uszu. Nie będę musieć gdzieś tam podkładać ręki, żeby pod ten łaskowy. Też myślałem wcześniej. Maksymalnie by każdy nóż łapała, to nie ulega żadnej wątpliwości, a nawet wąskie, do wąskich noży ona się ułoży tak, jak ona powinna być, więc o tym myślę. No i cóż, wygadałem się, szkoda, że nie mam tych kółek kupowanych do mojego projektu, bo byłyby naprawdę, naprawdę przydatne, no ale cóż, mamy to, co mamy, ten pomysł. Zobaczmy, jak to będzie.
Thank you.
ciemna noc, to na dzisiaj powiem wam szczerze, że bardzo fajnie mi się pracowało z taką fotą. Nagrywałem wszystko dla was. Muszę teraz też zbudowane, ale chcę przeglądać, więc naprawdę się cieszę i jeszcze mam taką myśl, że wiecie co, żeby czy Łożysk nie dam, chyba że te łby w jakiś sposób zlikwiduje. Wtedy i tak, jak widzieliście chyba na filmiku, że tam, że prawie po całej tej długości, po szerokości tej osełki jeździłem. No ale to było tak wszystko na szybko, sami widzicie to ściskiem złapane. I do tego jest, no powiem wam szczerze, twarde dłuto. Papier wodny się słabo go zbiera, a jest okrągły, tam od góry ma wklęsły ten drobek, tu widać, że jest ustaręcznie, a tu z tej strony jest opłowany na takie jakby półokrągłe, żeby było, ale tu jest zrobione na końcu płaskę, no i nie wiem właśnie co myśleć, będę go na płasko.